Witaj, Nikodemie. Nie obawiaj się. Czeka na ciebie. Poprosiłem gospodarza o więcej latarni, ale powiedział, że nazbyt przyciągną uwagę. I mógł mieć rację. Światło przyciąga wzrok. Nic na to nie poradzimy. Wiele rzeczy przyciąga naszą uwagę. I niełatwo jest wyjaśnić dlaczego. Dziękuję, że zgodziłeś się na spotkanie. Dziękuję, że pomogłeś wcześniej Marii. Nic nie zrobiłem. A jednak tam byłeś. Ja? Poniosłem wtedy całkowitą porażkę. Gdybyś tam nie poszedł, dziś nie byłoby cię tutaj. Nie wiem, od czego zacząć. Mam tak wiele pytań. Usiądziemy? Oczywiście. Ostatnie wydarzenia. Wielu wędrownych kaznodziei przyciągało już tłumy swoimi płomiennymi przemowami. Sam słyszałem przynajmniej o kilku, więc wiesz, o czym mowa. Ale żaden z nich nigdy nie sprawił, by sparaliżowany zaczął chodzić tak po prostu. I co o tym sądzisz? Myślę, że nie działasz sam. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak ty, gdyby nie było z nim Boga. Tylko ktoś posłany przez Niego. A co mówią o tym w synagodze? Dlatego obaj jesteśmy tutaj. Co jeszcze? Co przyszedłeś nam pokazać? Królestwo. Tego właśnie obawiają się władze. Nie takie królestwo. Więc jakie? To królestwo, które człowiek może dostrzec dopiero, gdy narodzi się na nowo. Narodzi na nowo. Tak. Masz na myśli przyjęcie naszej religii przez pogan? Nie, to co innego. Więc co? Chyba nie to, żeby wrócić do łona matki. Mogę mieć z tym problem. Moja mama nie żyje, niech spoczywa w pokoju. Zapewniam cię. Kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. A co się narodziło z ducha, jest duchem. To musi się w tobie odrodzić do nowego życia. Jak to w ogóle możliwe? Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Staram się. Wiem. Słyszysz? Co? Posłuchaj. Co słyszysz? Wiatr. Skąd wiesz, że to wiatr? Bo go czuję i słyszę jego dźwięk. Wiesz, skąd pochodzi? Nie. Wiesz, dokąd zmierza? Nie. To właśnie znaczy narodzić się z ducha. Duch działa w sposób, jakiego nie rozumiesz. Ale chociaż go nie widzisz, rozpoznajesz jego działanie. Nawet nie chcę sobie wyobrażać, jakie wzburzenie wywołają te słowa wśród nauczycieli prawa. Ja również.
Ale mówię o tym, co wiem i co widziałem. Nie wszyscy to przyjmują, bo trudno w to uwierzyć. Jeśli nie wierzycie w to, co wam mówię o ziemskich sprawach, jak uwierzycie, gdy wam powiem o niebieskich? Ja ci wierzę, ale obawiam się, że wielu z nich będzie chciało cię uciszyć. Nie przyszedłem, aby tylko przemawiać. Będziesz czynił cuda? Tak. A nawet więcej. Pamiętasz, jak na pustyni Paran dzieci Izraela sprzeciwiły się Bogu i Mojżeszowi? Chcieli wrócić do Egiptu i przekleli mannę zesłaną przez Boga. I kąsały ich węże i umierali. Ale Bóg przygotował dla nich ratunek. Mojżesz wywyższył węża z brązu na pustyni, a ludzie musieli jedynie na niego spojrzeć. Tak samo zostanie wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego uwierzy, miał życie wieczne. Ludzie nie umierają teraz od ukąszeń węży, ale z powodu podatków i ucisku. Może cię rozczaruję, ale nie przyszedłem, żeby wyzwolić lud od Rzymian. Więc od czego? Od grzechu. Od śmierci duchowej. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc to nie chodzi o Rzym? Chodzi o grzech. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępić Nikodemię, lecz aby świat został przez Niego zbawiony, podobnie jak z wężem Mojżesza na pustyni. Kto w Niego wierzy, nie stanie przed sądem, ale kto nie wierzy, już jest osądzony. Słyszałeś już coś takiego? Tego dnia, gdy spotkałem Lilith, Marię, powiedziałem żonie i uczniom, że człowiek nie może jej pomóc. Tylko Bóg może ją uzdrowić. A później wyzdrowiała. Ty jesteś lekarzem. Całe życie marzyłem, by zobaczyć ten dzień. Pójdź za mną, a zobaczysz więcej. Ja? Dołącz do nas. Za dwa dni opuszczamy Kafarnaum. Przyjdź i zobacz królestwo, jakie przynoszę światu. Nie mogę. Masz pozycję w Sanhedrynie. Masz rodzinę. Starzejesz się. Rozumiem. Zaproszenie jest stale aktualne. Zaproszenie do czego? Do wiecznej tułaczki? Rezygnacji z tego, kim jestem? Z wielu rzeczy musisz zrezygnować. Ale to, co zyskasz, jest wspanialsze i bardziej trwałe. Czy to kolejna z twoich nowonarodzeniowych zagadek? Być może. Trudno jest uczonemu przyjąć tajemnicę. Zastanów się. Daj sobie czas. Piątego dnia wyruszamy o świcie. Spod studni w południowej dzielnicy. Czy Królestwo Boże naprawdę nadchodzi? A co podpowiada ci serce? Moje serce drży ze strachu i ze zdumienia. Jedynym, co mi podpowiada, jest to, że stoję na świętej ziemi. Wait.
W zasadzie świętym dachu. Mam nadzieję, że dołączysz do nas. Nie musisz tego robić. Co robisz? Złóżcie hołd synowi, by się nie rozgniewał, a wy byście przez to nie zgubili drogi. Szczęście zaś sprzyja tym wszystkim, którzy w nim szukają schronienia. Ha, ha, ha.